Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Minecraft. 15 odcinek. Tak, jakby coś, 10 będzie live. Tak standardowo. No i tak, mamy nasze owieczki. Możemy je ostrzyć. Przesuńcie się, owce. I tak, dzisiaj nie będziemy udawać sobie farmę villagerów. Jakby ktoś się zastanawiał. O, owieczka. Ciach. Tylko dziś się zajmiemy pozostałymi farmami. I to najważniejsze. Musimy pozyskać trochę surowców. Ale rzeczy ważne i ważniejsze. Zegarek. Statyw. Dobra. Tak, trochę tych villagerów tutaj mamy. I jeszcze nie wiem dokładnie. Możesz napisać w komentarzu zresztą. Czy jeżeli mamy zrobić farmę villagerów, to powinna być gdzieś obok wioski, czy na przykład 50-60 klatek od wioski. Bo ja tego nie wiem, nie znam się na budowaniu. Budowałem zwykłe farmy, czyli takie jak trzciny cukrowej, gdzie był potrzebny redstone i tyle. Więc nie znam się. A nie znam się, znaczy nie wypowiem się. Ja zostawiłem. O, naprawdę. Dobra. Robi się tu ciasno. Zaraz się tym zajmę. Bo zapewne trochę mamy. Tutaj też się zastanawiam. Szynki są oczywiście po to, żeby mieć steki. Nie zabiłem przejścia tutaj naprawdę. Więc może dzisiaj nam się uda zrobić coś już z domkiem naszym. No. Tym, który będzie na koniec. Ale na razie. Na razie nie. W sumie możemy zostawić chyba nie. Drewno. Co my chcieliśmy zrobić? Tak. Chcieliśmy zrobić trochę płotów. Bo chcieliśmy. No, zróbmy sobie. 64. Dobra. I teraz tak. Nie wiem, ile tego będzie potrzebne, ale dużo. I to. Nie, tych mamy sobie na póki co schować. Schować, nie zostawić, spokojnie. I tak, nasza wioska jest tutaj i jest fajna. Dobra, to tak, będzie osobny dla świnek. Świnki, chodźcie tutaj. Z dużym spadkiem. Może być. Tylko teraz tak, trochę, mam trochę ziemi, to będzie można to wyrównać. Nawet trzeba będzie. I teraz tak. Wyjście sobie tu. Czyli standard. I to sobie skusimy. Cały czas nie mam tej łopaty. Wyjście? Nie wiem. I ani co to jest? Dobra, może napisaliście w komentarzu nawet o tym, a ja o tym nie wiem jeszcze. Bo ten odcinek jest nagrywany dużo, dużo wcześniej. Skośmy sobie owieczki i na razie ich nie będziemy dzielić na owce, świnie i tak dalej. Zrobimy jedno duże. Zrobimy nie jeszcze, jakby to ich podzielić. A jeżeli wszyscy będą razem, to będzie prostsze ich rozmnażanie. Więc proszę bardzo. Możecie się rozmnażać. O! Chyba jakoś świnie, a nie. Samego farma tutaj trzciny cukrowej możemy sobie zebrać. O, ale sobie zebrałem. Wiesz? O, tak. Tutaj. Później Minecraft, bo to zainstalujemy. Będzie też heja. Będzie je robić sobie i zbierać. Pogubiłem się, gdzie chodzę. Pogubiłem się na moim własnym terenie. Dobra, płotki zostawmy. Brązową wełnę. Dużo je mamy. No i chyba z czymś takim moglibyśmy wyjść na łowę pod ziemię. Oczywiście mieczyk dłoń i idziemy. Dobra. Mamy kaktusy. Dobra, zróbmy jeszcze sobie na te farmę kaktusów.
pomocą. I poza tym z tego da się zrobić barwnik. A barwników już nie ma. Dobra, bo kaktus potrzebuje specjalnego gruntu, którym jest. Tam. Piasek. Jeszcze nie przepalam piasku, bo jeszcze nie wziąłem lawy. A lawę wezmę dopiero wtedy, kiedy będę mieć stopek. Kaktusy są potrzebne, ponieważ dają zielony barwnik. A zielony fajny jest. W skrócie. Tak, trzeba w odstępach niestety. Niestety. Był kaktus chyba, tak? Kaktus mnie zaatakował. Zacznijmy sobie tutaj trochę takiego biomu dziwnego. Tak, to kaktus nie musiał uderzyć. Dobra, to by się ciemno, to się prześpimy i wyjdziemy na łowy. A, no jeszcze zanim wyjdziemy na łowy. Co tam jest? A, koń. Tu się zapadło, to może pamiętać z poprzedniego odcinka. O, tu już nam farma działa. Nią się zajmiemy, jak już trochę żelaza tylko zdobędziemy. I zrobimy sobie tutaj automatyczną farmę tego zbierania. Mogę już z tego korzystać. Dobra. Tutaj, o, sztabka jeszcze jakaś się... Jakaś sztabka złota, żeby żelaza się zapadła. Dobra, idziemy spać. Jasek wystawimy jeszcze. Jasek nie jest mi potrzebny. O, proszę bardzo. To też możemy zostawić. 20 wystarczy. Spokojnie. Czekaj, jakbyśmy... Patyki, mieczek drugi. No ma, to wszystko powinno wystarczyć. Mapę wyjeżdżamy, bo muszę wiedzieć, gdzie jesteśmy. A tutaj jesteśmy mniej więcej, to widzę zresztą na mapie, jak uda mi się postawić mapę tutaj. No proszę bardzo, jesteśmy tutaj na krańcu mapy. A jak pojawimy się na drugim końcu, to nie będzie ciekawe. Chyba, że jakąś kopalnię znajdziemy, to wtedy. Może. No ma, tutaj widziałem, że coś się ciągnie. Pochodni, nie mam żadnych, świetnie. To zróbmy sobie trochę. 68 pochodni, to może być. Fajnego, my tam trochę tego żelaza jeszcze wydobyłem. O, ale zrobiliśmy sobie zwiedzanie. No nie mogę normalnie. Może w drugą stronę gdzieś dalej zejdziemy. Tak, jak mi się tu zasypało, trzeba nie to wszystko. No to nieźle. Z tego. O, coś widzę, mamy jakiegoś villagera. Ej, ty, villager, jak ty tu wleciałeś? Ej, gościu, ja muszę tu przejść i ci zrobić wyjście, bo ty nie możesz tutaj się. O, pięknie, gdzieś mnie ścisnęło. Przez jakiegoś villagera. O, a ten jeszcze głębiej siedzi. Gościu. Masz stąd wyjście, zmienia się. Nie możemy go zabić, bo czekaj, co, czym ty handlujesz? O, bo z tobą handlowaliśmy. Dlatego ty zniknąłeś, zapadłeś się pod ziemię. Nie, ta jaskinia ma się już trochę ciągnąć. Rozumiemy się? No pięknie. To wszystko jest jak ruchome piaski. Ale tylko trochę węgla chciałem zrobić sobie, żeby mieć... Ha, uciekłem. Dobra, idziemy. Idziemy, trochę żelaza? Dobra, jest trochę żelaza. Co ja rozumiem?
Czyli to tyle? Trochę nudno. Trochę krótkie to. Dobra, czy ten wieśniak... wylezie rzecz w końcu stąd, czy nie? Zacznę już denerwować. Dobra, trzeba znaleźć jakąś... coś trzeba tu znaleźć. Bo mamy za mało tego na automatyczne farmy. Serio? Villager to w las. Okej, trzeba to ogrodzić. Świetnie. No tego się nie spodziewałem, żeby tak tępym być i w to wleźć. Okej. Ale oni są w sumie tępi. Dobra. Ciach, ciach. O, dwa kaktusy. Idea. Idea bank. To nie jest lokowanie produktu. Ja tak sobie po prostu mówię. Dobra. Tak, to zostawmy. To niech się przepala. I my tam mieliśmy wziąć ogrodzenie. Tego mamy dosyć dużo. Już tego. Czyli jak my to tu... O właśnie, tego się obawiałem. Dobra, to my tego tutaj nie postawimy. My sobie to przestawimy tu. O, jakoś tak. I cały czas mogę się pomylić, że ktoś mnie atakuje, a tak naprawdę to tylko kaktus. Świetnie. Tak, to jest też dziwne, że się te płotki już łączą nawzajem. Ja tu nic nie będę rozwalać z tych rzeczy, bo nie wiem jak na to zareaguje gra. A też nie chcę, żeby jakieś... było coś nie tak. Kurczę, te kaktusy mogą mnie wykończyć. Ten ich farming. Nie, zabraknie, no to zrobimy jeszcze kaktusy. Teraz się włączy nowy ogień, co nie? Chyba, że się nie włączy. No, 8, 1 idzie? Okej, dobra, tak to nie. Kończy nam się powoli tutaj miejsce, powiem to tak. Patyki. Nie mam patyku. Trzeba zdobyć patyki. Płotki. Płotki. Dobra, tyle płotków wystarczy. Musimy też zjeść, bo kaktus nas zaatakował. No bez przesady, nie gram w Minecrafta po to, żeby ginąć od kaktusów. Właśnie, jakie granice są. Nie, diamentowy mieczyk na sam początek gry, to dobrze, co nie? Dobra, trzcina widzę, że ma jacuzzi tutaj jakiś. Bo rośnie jak napalone. Dobra, trzcinajmy. No nie, na 18 z jednych zbiorów to lepiej niż z moich automatycznych. Ale automatycznych jeszcze nie miałem nigdy na szkółce. Może tutaj szybciej wszystko rośnie. Dobra, to zróbmy sobie większą farmę melonów, bo one dają mało żarcia, ale jednakże, aczkolwiek ponieważ... szybko można je bardzo rozmnożyć. Dobra, mamy trochę nasion. Okej, nie, to jest... prawdopodobnie się respawnuje niedługo nowy film. Dynie coś szybko rosną. Dobra. Nasiona budaka. O. Plus jeden. Tu jest marchewka. Może zróbmy sobie zbiorki. Te zbiory to ja miałem robić po odcinku. Dobra. Tylko to jedno. Resztę sobie zrobię po odcinku. Żeby nie było. No i mnie nie interesują. Mieliśmy sobie zrobić... mieliśmy znaleźć trochę surowców. A co? Jak zawsze nic. Spalałem go. Wioski chyba uległy update'u.
Aba, nie, ja mam dość. Muszę wziąć. Zrobimy tą łopatę w końcu. Ile już nagrywam, ile się do was użalam. No. Niedobrze. Użalanie się to niedobrze. Użalanie, jak tam to. Co my chcieliśmy wziąć? Patyk. I zrobić łopatę. Oto symboliczny dzień, kiedy łopata powstaje. I villager mnie pcha. Bierzmy sobie wełnę. Musimy to jakieś lepsze dojście do tej drabinki zrobić. Mnie to denerwuje. Kaktus ładnie rosną. Dobra. Kury, mogę zobaczyć, co tam u kur. O, mogę zobaczyć, ale jak tam wejść? Tak dawno mnie nie było. Okej. Dobra, zbiorę warmę za udane. Resztę zrobię po odcinku. I robi się ciemno, kiedy cokolwiek chcę zacząć robić. Tak może być. Po prostu mi się czytał jakiś obsydian do enchantingu już. Bo w ten sposób to ja nigdzie nie dojdę. Tak, wiem, że to się tam daje, rozciąga, ale nie wiem po co. No świetnie sobie. Właśnie, możemy zrobić sobie cały dom taki przeszklony, taką całą przeszkloną szybę. Z tyle pomysłów, co możemy zrobić, jak może wyglądać ten dom, że woda o tym nie myśleć, po prostu wykopać póki co dziurę w skalę. Choć to i tak będzie trudne przy moich surowcach. I teraz ktoś mi wytłumaczy, co ja właśnie zrobiłem. Przecież tu ma być ścieżka. Żeby mi to żaden creeper teraz nie wybuchł, bo będzie nieprzyjemnie. Jak mi by się tutaj teraz zespawnował, ale bym był zły. Normalnie bym go rozszarpał. Rozszarpałbym creepera. Tak, to brzmi dziwnie. Brzmi to dziwnie, bo siedzę tutaj po nocy. W sensie teraz tutaj. Nie tak normalnie, nagrywam to w ciągu dnia, ale jednak to dzień cały czas. Więc tak, oświetlimy sobie tą ścieżkę. Już skoro ona tutaj jest. O jasne. O Boże. To była pułapka na mnie, co nie? Niech to. Jeszcze by brakowało, żebym miał ten Enderman zaatakował. Choć jakbym go zabił. To byłoby coś, ale wolę nie próbować i szybko zwiać do mojego łóżka i się dobrze przespać. Ten jaka widzicie? Łóżko. Gdzie? Nie no. Czy ktoś mi wytłumaczy, co to się dzieje? Halo? Gra. No ja nie mogę. Gdzie tu jest niby ten potwór? Nie został zabity przez kaktusy? Gdzie on jest? Tak serio. Słyszę, ale... Widzisz, że są potwory. Co ja mogę zrobić, żeby ich tu nie było? Za późno poszedłem spać. To przez to na pewno. Dobra. Teraz co? Zaatakował mnie. Zabił mi wszystkie owce. Albo ja otworzyłem drzwi. Albo... Nie.
Okej, okay, dobra, nie, tragedia, tragedia. Dobra, nie, nie mogę. Przynajmniej mi nie weszli do kuli. Chociaż tyle. Dobra, zresztą to było wybitne. Aby było sprawiedliwe. Ciach, sio, już ci nie ma. Ciebie też nie ma. I ciebie też nie ma. Trochę żarcia, trochę kliperów i trzeba zbywać do domu. Sienka, bujaj się, buja. Dobra, tam jest dużo kliperów, to tam mnie interesuje. Nic tu mi nie weszło. I mogę się przespać. Naprawdę bardzo dobry finał na ten odcinek. Dobrze, wracając do mojego domku, który na pewno będzie chroniony przed takimi paskudstwami. Gincie. A, tu mi to zginęło. Ale ja nic nie zostawię. Czemu dyni nie rozmnażam więcej? Bo to nie ma sensu. Dynie są dobre, ale pod wodą, a ja tu na razie moja baza nie jest pod wodą, więc... Więc nie. Dobra, tak. Dobra, na dzisiejszy odcinek to będzie... O, mordę. Widzieliście to? Czy wy to widzieliście? To był creeper, który mi wybuchł... I wybuchnął mi tu domek, no ja nie mogę. Dobra. Na dzisiejszy odcinek, bo już robi się późno, długo i dziś tak naprawdę nic nie zrobiliśmy. Beznadzieja totalna. Wejdziemy sobie na górę. Aby chociaż tyle było. My sobie tą całą górę zetniemy i będzie po prostu spokój. Dobra. Wejdźmy na górę. Śnieg tutaj normalnie. Dawaj, wchodzimy na górę szybko, szybko. Aj, tak się nie udało, bo musiałem wcisnąć pauzę. Jedną. Okej, okay, szczyt. Wow. Wow, tu jest ostra ściana w dół. Dobra. Dawaj, otwórz mapę. Co tam jest zapisane? Okej, okay. Czyli widzę, że tutaj jest śnieg. To fajnie. Będzie można zrobić ze śniegu coś. I ostre zjazdy w dół. Czyli z mojej strony to jest... Albo coś tu się nie udało. Jakiś ender chat czy coś. No nie wiem. To chyba tak nie powinno aż tak wyglądać. Dobra, tak czy siak. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Tak, zostanę sobie w tym trybie, aby przypadkiem tutaj nie spaść. To jest nasza wioska. I ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć.